Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i tak jak widzicie po tytule odcinka, po miniaturce i po w ogóle tym jak to wszystko wygląda, będzie dzisiaj reakcja na zwiastun, konkretnie na drugi zwiastun Deadpoola i Wolverina. I nie mam po prostu na coś więcej we wstępie, także po prostu przejdźmy do rzeczy, oglądajmy. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi Peanut, I'm gonna need you to come with me right now. Look lady. I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy dick. Oh, whiskey dick of the claws. It's called Wolverine's over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Ooh la la. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Już w lipcu. But you do. Trust me, kid, I'm no hero. Ah, Tom. You were an X-Man. You were the X-Man. X-Men. I am soaking wet right now. What's up? Thank you, Dad. No prawda. This is what I'm talking about. O kurde. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Yeah. Guys. Some cocaine. Hey, it's the one thing that Feige said is Feige. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding. Even disco dust. White girl interrupter. Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes. No, chodź zrobimy to. Thank you, widzowie. Wow. Po prostu. Wow. Dobra, ja tak patrzę w kamerę, żeby nie było, że tak się w ekran patrzę, ale. Nie. Co tu się zadziało? To jest tak dobre. Niech już będzie lipiec, no. Niech już będzie lipiec. I dobra, przejrzyjmy sobie spokojnie. Spokojnie. Dobra, tu ten wstępik cały dobry. Jeszcze jedną chciałem. Okej, okay, humor, naprawdę. I właśnie też dlatego dobrze, że oglądam z polskimi napisami. Nie ukrywam, nie znam na tyle dobrze angielskiego. I jak oglądam pierwszy raz, to prawie nic nie zrozumiałem. A teraz mam napis polski, przynajmniej rozumiem, co się dzieje, o czym mówią. Więc jest dobrze. Naprawdę, humor po prostu wspaniały, naprawdę jest bezapelacyjnie wspaniały. Dobra, ale chciałem zobaczyć jeszcze raz tu, ten pojedynek. O właśnie, tu. Au! To musiało boleć. Dobra, ale gdzie to jeszcze? Co jeszcze tu chciałem zobaczyć? Ta cała scena wejścia, nie to. Okej, dobra, tutaj mamy TVA, to nie. Dobra, okej. Okay. O tej kobiecie już co nieco wiem, bo rozmawiałem z Admirewem, oni mi opowiadali, że to jest siostra profesora X, którą zabił jeszcze jakby w łonie ich matki, coś takiego. Jakoś tak, jakąś taką historię mi Adizowie opowiadali, więc co nieco wiem, ale ona się wygląda, ona po prostu jest całkiem dobrze, ona w ogóle, nie wiem czemu, a w pierwszej chwili, tak przez krótką chwilę, pomyślałem o Lokim, nie wiem dlaczego w ogóle, może przez ten płaszcz, nie, bo wygląda trochę jakby jak Steve A, to jak troszeczkę jak Rockiego, wiecie, jak Rockiego ten ubił TVA. No nie, on miał kurtkę, nie płaszcz, ale płaszcz nosił jako normalnie Rocky, więc nie wiem, przez krótką chwilę tak pomyślałem, tak przez taki ułamek sekundy. Ale nie, dobra, co jeszcze? O, to właśnie. Dobra, nie, tutaj nie ten pupilek Kanga. Mi chodzi o to. Co to ma być?
Wielki House Scotta, o co chodzi? Co tu się dzieje? I czekajcie, czy jest tu może jakaś postać, która się wyróżnia jakoś? Nie, bo się zastanawiam, co to mogą być za ludzie. Ja nie wiem, czy to nie są jacyś... To były chyba jakieś postacie z różnych filmów Deadpoola, bo coś mi też kiedyś Adi wspominał o tym. Ale nie jestem do końca pewny. Ale ten hełm Scotta po prostu... Wow, naprawdę. Słuchajcie, ja mógłbym nic nie mówić. Mógłbym po prostu mówić wow, wow i jeszcze raz wow, bo jest naprawdę wow. This is what I'm talking about. Autko jeszcze, czekajcie. Autko. Nie, barwy Ghost Ridera to są? Czy o co chodzi? Nie wiem. Ale autko fajne, podoba mi się. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś wybuch. Let's fucking go! I... Portal Strange'a? To jeszcze tutaj Strange nagle będzie się mieszał, albo Wong? O co chodzi? Bo też Wong też mógł wywołać, ale... O co chodzi? Ale dobra, wow! Wow, naprawdę wow! Okej, okay, czy jeszcze coś? Nie. Już daj... To! Feige powiedział, że o kokainie ani słowa. Tak. I jeszcze raz tak. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Dobra widzowie, naprawdę czuć tą energię, że to będzie naprawdę dobre widowisko i błagam, niech już będzie lipiec, proszę, niech już będzie lipiec. No i dobra, to tyle, nie ma co więcej mówić, także to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie o zwiastunie, pogadajmy jak zwykle. No i jest super, naprawdę czuć tą energię i niech już będzie lipiec, ja chcę iść na to do kina w końcu, niech już będzie lipiec, naprawdę, no. I tyle w sumie, naprawdę. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Mógłbym mówić to w kółko i w sumie to tyle. Dobra, w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.